Hejka! Zapraszam Was na konferencję, głoszenie, katechezę, jakkolwiek tego nie nazwać, które miała miejsce w tygodniu biblijnym w mojej wspólnocie. Chociaż temat tak naprawdę dotyczy wszystkich, jest dosyć uniwersalny, bo jest o Słowie Bożym. Pierwsza informacja jest taka, że jest tylko audio bez wideo, dlatego że właśnie w związku z tym, że mam problemy, jak widać, z mikrofonem, z wejściem do mikrofonu w moim super nagrywaczu, to niestety się nie nagrało properly, czyli poprawnie audio. Na szczęście, jak coś może się nie udać, to się nie uda na pewno. Na szczęście ubezpieczyłam się na tę okoliczność, naprawdę to mój anioł stróż. I podpowiedział mi, nagrywaj z alternatywnego źródła dźwięk. Z alternatywnego, no wiecie, na innym nośniku. Więc mam właśnie z alternatywnego źródła dźwięk swój własny. Dlatego też jest pominięty wstęp. I dlatego, że jeszcze nie mam takiego fejmu YouTube'owego, żeby umieszczać odcinki dłuższe niż 15 minut. Dlatego to jest podzielone na trzy części. Zapraszam, mam nadzieję, że Wam się przyda, że skorzystacie. Pozdrawiam. Pa! Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości i by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie. Lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Chwała Panu. Okej. Cytując klasyków, Słowo Boże jest ciałem, Słowo stało się ciałem, potrzebne jest ciało, które urzeczywistni to Słowo. Ci klasycy to nasza Basia. Basia w Wielkim Poście miała konferencję. No tak, 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 z większych klasyków. Ale bardzo mnie to zainspirowało, jak Basia to powiedziała. I to jest jakby oczywiste, bo Biblia jednak zawiera mnóstwo oczywistości, a jednak jakoś ich nie wszyscy stosujemy. I tak pomyślałam, że no właśnie, że jesteśmy, jakby Słowo Boże musi w nas mieszkać, nie? Żeby jakby dotarło do innych, ono musi zamieszkać w nas. O tym, otóż niedługo po tym, jak Piotr zaproponował mi prowadzenie tej katechezy, miałam rachunek sumienia, a to jest modlitwa, którą lubię najmniej, dlatego jest najbardziej owocna. No i tak słyszę, to nie było objawienie Boże, żeby była jasność. Jezus mi się nie objawił, po prostu to był wewnętrzny głos, modlitwa. Sandra, jak się nazywa wspólnota, do której należysz? No logos. No co to znaczy? No słowo. I pomyślałam, że to właśnie jest taka inspiracja, że o tym jakby, żeby o słowie mówić, że to jest dla mnie takie pragnienie, żeby właśnie głosić o słowie, dlatego że widzę, jak słowo przemienia moje życie. Okazuje się, że ten termin logos jest troszeczkę bardziej pojemny niż tylko słowo, co było troszkę dla mnie zaskoczeniem. Ale tak pomyślałam też, czy zadawałeś sobie takie pytanie, dlaczego należysz, po pierwsze, dlaczego jesteś tutaj? Przecież, nie wiem, mógłbyś być w Wielkiej Brytanii, w Stanach, w Australii, albo w Polsce zostać. Ale dlaczego należysz właśnie do wspólnoty logos? Przypadek? Nie sądzę. I to jest jakby warto do rozważenia, nie? Dlaczego Pan Bóg powołał taką wspólnotę z taką nazwą? No dobra, ale idziemy do tego logosu. Także to jest trochę więcej niż tylko słowo. I tutaj takie, czy my możemy wyświetlić to, poproszę. Dziękuję bardzo, Miłosz. Więc tak jak mówiłam, to jest bardzo bogate słowo, które ma wiele znaczeń.
Na przykład zbierać, myśleć, mówić, słowo, mowa, rozum ludzki, zasada metafizyczna kierująca światem i tak dalej. I w ogóle tutaj te przykłady, które ja tutaj podałam, których jeszcze nie widać, to i tak to nie wyczerpuje całości tematu, ale dla nas tam jeszcze w dół. O tak, tak, tak. I tutaj możemy się zatrzymać. Stop, stop. Także widzicie, ile jest tych, i tak jak mówię, to jest tam gdzieś tam kilka, wiecie, że tutaj jest filozofia, zasada metafizyczna rządząca światem i tak dalej. Ja bym chciała się najbardziej dzisiaj zająć tym piątym punktem. Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej, więc zaczynamy od końca, tak jak lubię najbardziej. I moje... Dziękuję bardzo. O. Więc moje, jak ktoś mi chce coś wytłumaczyć, jak chcesz mi o czymś opowiedzieć, to używaj takich przykładów. Albo mów o jedzeniu, albo mów o relacjach. I ja tak najbardziej to rozumiem. Wtedy naprawdę prawie wszystko zrozumiem. Więc katechizm Kościoła katolickiego w swoim wstępie, no właśnie, bo się odwołuje do relacji, nie? Także ja mówię tak, jak ja rozumiem. Katechizm Kościoła katolickiego rozpoczyna się w ten sposób. Ojcze, to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Czy jak ja tak zrobię? Aha. Oj tak. Dzięki, Miłosz. Gdzie znać, znaczy kochać. To nie jest tylko tak, że ja znam Basię. Ja się bardzo cieszę, że ja znam Basię. Ale to jest dużo głębsze. I na pewno już każdy z nas nieraz słyszał, że jeżeli... bo wiadomo, że ja się posługuję teraz tym porównaniem relacji. Jeżeli jest ktoś, kogo poznajesz, kogo kochasz, komu wyznajesz tę miłość, to pierwsze to musisz spędzać z nim czas, ale chcesz go słuchać, chcesz wiedzieć, co on lubi, gdzie on chce spędzać czas, jak ona w ogóle, jak ona widzi świat, chcesz czuć, poznawać, rozumieć tę osobę i to jest wzajemne. No i zaskoczeniem ogromnym jest dla nas, że to działa również w przypadku Słowa Bożego, czyli no jakby trzeba dać temu czas, trzeba dać czas Słowu Bożemu, trzeba dać uwagę Słowu Bożemu, trzeba się zakochać w Słowie Bożym, czyli w kim? W Chrystusie. I tutaj chciałabym zacytować Hieronima, który w tym tygodniu na bank będzie cytowany z 500 tysięcy razy, ale w tym dłuższym fragmencie, nie tylko w tym ostatnim zdaniu. Spełniam to, co mi zostało polecone, posłuszny przykazaniu Chrystusa mówiącego. Badajcie Pisma oraz szukajcie, a znajdziecie, bo nie chcę usłyszeć tego, co on powiedział Żydom. Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. Do kogo on mówi? Do znawców Pisma, do ludzi, którzy znali Pismo. Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą. Otóż ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy i mądrości Bożej, a zatem nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa. No takie trochę creepy, nie? W sensie przejmujące. Bo ja tak sobie, jak ja pomyślałam, że no to tak trochę słabo, nie? Na przykład załóżmy, że możesz, że masz to szczęście i możesz przyjmować Chrystusa, że jesteś w stanie łaski uświęcającej. Przyjmujesz kogoś, kogo nie znasz. Że jesteś na mszy, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, a ty go nie znasz. W sensie ja, nie? Mówiłam wam, że jak ja piszę do siebie, to ja mówię do siebie, jestem pierwszym adresatem tego głoszenia. No to trochę słabo, nie? Ja czytam Słowo Boże, ale nieraz jest tak poważnie? To tutaj to było? Albo jeszcze gorzej, ja znam dobrze jakieś słowo, ale ono mnie już nudzi. To przepraszam, to z kim ja chcę spędzić wieczność, jeżeli to jest życie wieczne? Aby znać Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga. Trochę słabo. No ja się trochę przejęłam. Mam, Panie Boże, spraw, żebym się bardziej przejęła i żebym jakby coś z tym zrobiła. A raczej Ty zrób to we mnie. Okej, okay, więc wróćmy jeszcze raz do prologu. Bądźmy teraz w prologu. Jak przygotowywałam się do tej katechezy, to w trakcie modlitwy przyszły mi pytania konkretnie do tego tekstu. Więc czytając to słowo, miałam takie pytania. Na początku było Słowo. Czy na początku każdego mojego dnia jest Słowo? Czy się budzę z myślą, z jakimkolwiek Słowem Bożym? Czy ja pierwsze... Może to wiecie, to brzmi jak przesada. Ale czemu nie możemy przesadzać z tym?
Bo wiecie co, ja nieraz pierwsze co... No dobra, nie napisali nic. Komura od razu, nie? Dobrze, że chociaż zdążę czasami zrobić krzyżyk na sobie. Krzyż, nie krzyżyk, krzyż. Dobrze, chociaż się przeżegnam. Ale ile razy biegniesz pierwsze co, tak myślisz... A co dzisiaj, Pan? Jaka jest dzisiaj liturgia słowa, nie? Czy ja do tego biegnę? Czy ja tego chcę? To jest życie wieczne, aby znali Ciebie. A Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A przez nie ono było na początku u Boga. Przez nie wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Czy Słowo Boże, które jest życiem, które jest autentycznie moim Bogiem, a może moim bożkiem, czyli taką maszynką do spełniania życzeń, albo taką relikwią do pocałowania, ale bez relacji, hold on, w ogóle bez przesady. A może takim miłym dodatkiem, nie, w niedzielkę, tak żeby było miło, żeby się spotkać. Ale nie masz prawa decydować w moim życiu, nie masz prawa mi mówić, jak mam żyć. Czy słowo, które, czy to wszystko, co się dzieje, nic się przez nie nie stało, co się stało? Czy wszystko, co się dzieje w moim życiu, jest wynikiem Słowa Bożego w moim życiu? Czy przez to słowo żyje? W nim było życie. Czy pomimo tego, że przechodzę z bezsensu w bezsens, z beznadziejnej pracy w beznadziejną pracę, z beznadziejnej relacji w beznadziejną relację, czy mimo wszystko skrupulatnie, mozolnie idę do Słowa, po Słowo, żeby usłyszeć Ciebie, Boże? Wiesz, no generalnie jest lipa, nie? Ale ja przychodzę tutaj pomimo lipy, bo chcę się z Tobą spotkać. Boże, druga osoba Trójcy Świętej. Czy może, czy chcę słuchać Boga, nie? On powie mi trochę inaczej niż, wiesz, bo przychodzę, Panie Boże, do Ciebie z takim pytaniem, słuchaj, wiesz. I Bóg Ci odpowiada, nie? Ale to nie była odpowiedź, której oczekiwałam, Boże. Zmiana, okej? Okay? Więc jak już się dopasujesz, Panie Boże, jak już, wiesz, zgramy się, to wtedy mogę Cię słuchać. Wiecie, naprawdę to jest wszystko to, co ja przeżywam, nie? Czy ja sobie robię, jak ja sobie zrobiłam rachunek sumienia, to czy moje życie tak nie wygląda? I czasami niestety tak. Życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci. Czy żyję w świetle Słowa? Czy prześwietlam to swoje życie Słowem Boga? Czy tam, gdzie jest wstyd, ciemność, grzech, coś, co w sobie odrzucam, czego nie akceptuję, czego nie chcę, czego, o czym nikt o mnie nie wie, czy w ogóle co ja udaję, że o sobie nie wiem, to czy tam wprowadzam to Słowo przez 15 minut, pół godziny, tyle ile możesz, tyle ile masz czas, tyle ile ci twoje obowiązki pozwalają, czy wprowadzasz tam Słowo Boga? Słuchaj, Panie Boże, tu jest lipa, nie mam pomysłu, byłam na terapii, byłam tutaj, jestem na wspólnocie, jestem w kościele, nie mam pomysłu, proszę Ciebie wejdź. I nie wiem, czy zmienisz i jak to zmienisz, ale proszę Ciebie, wejdź ze swoim Słowem. Czy zgadzam się, żeby to Słowo zmieniało moją ciemność w światłość, a światłość w ciemności świeci? I ciemność jej nie ogarnęła. Od razu tutaj, jak sobie o tym myślałam, to pomyślałam o obrazie Jezu, ufam Tobie. Gdzie tam, wiecie, to wszystko za Jezusem jest ciemnością. I jak byłam na tym filmie Miłość i Miłosierdzie, to chyba siostra ta mówiła, nie? Że jakby usunąć Jezusa z tego obrazu, to jest ciemność. Czyli, że tak powiem, lipa. I czy ja się zgadzam, że przejście do światłości idzie przez grób. Czyli, że czasami ten grób to jest pogrzebanie moich marzeń, pragnień, umiłowań, celów, nie? To w ogóle wszystko jest bardzo ogólnikowo, ja o tym wiem, ale jakby u każdego z nas będzie to działało na innym polu. My jesteśmy tutaj bardzo różni z różnych miejsc w Polsce, z różnym doświadczeniem, ale chciałabym bardzo, proszę Ciebie, Duchu Święty, wierzę, że to jest z Boga, żeby to każdego z nas indywidualnie dotykało.